Cześć, pamiętacie jak mówiłem 2 tygodnie temu, że Elon raczej nie planuje tworzenia własnych mediów społecznościowych? No to miałem rację. Nie doceniłem natomiast uporu Muska. W międzyczasie bowiem sporo się podziało. Krótko po słynnej ankiecie na Twitterze, w której zapytał, co jego użytkownicy uważają o polityce firmy, okazało się, że Elona raczej nie interesuje tworzenie kolejnej platformy, na której jego techno-fanbase mógłby mu ciągnąć kuta. Bądźmy poważni, Elon ma pieniążki, dlatego 4 kwietnia światło dzienne ujrzała informacja, w której ujawniono, że najfajniejszy człowiek na świecie posiada 9% akcji Twittera, co automatycznie daje mu pozycję największego prywatnego współwłaściciela spółki. Siłą rzeczy dostał zatem zaproszenie do zarządu i tu zaczyna robić się ciekawie. Okazało się bowiem, że Elonowi miejsce w zarządzie nie wystarcza i marzy mu się większościowa kontrola nad firmą, żeby móc właściwie samodzielnie zarządzać kierunkiem, w jakim zmierza. Stąd też Musk wyszedł z bardzo hojną ofertą. Powiedział, że jest gotów skupić wszystkie akcje z rynku w cenie $54.20 za sztukę, czyli 38% powyżej obecnej ceny rynkowej w oparciu o wycenę z 1 kwietnia. Jednocześnie zagroził, że jeżeli nie dostanie czego chce, to nie widzi dla siebie miejsca na pokładzie Twittera. Czyli mamy tutaj taki mały szantażyk, bo podczas gdy raczej nikt za samym Elonem nie będzie tęsknił w zarządzie, tak, jeżeli wypluje on na rynek znienacka 9% wszystkich akcji firmy, to jest w stanie zatopić kurs Twittera jak rakieta Neptun flagowy statek floty czarnomorskiej. Zatem akcjonariusze, właściwie zarząd spółki stoi przed poważnym dylematem. Sprzedać akcje po całkiem niezłym kursie i Elonara, czy nie sprzedać i mierzyć się ze spadkiem wartości wściekłymi akcjonariuszami. Moim zdaniem ostatecznie duma weźmie górę i zarząd nie sprzeda Elonowi akcji. Powiem więcej, wydaje mi się, że Musk zakłada, że tak się stanie i ma przygotowany jakiś następny krok. Kto wie, może faktycznie założy jakieś własne media. W całej tej sytuacji bawią mnie jednak dwie rzeczy. Pierwsza to sugestie, że Elon chce kupić Twittera tylko po to, żeby zamknąć konto nastolatka, który zasłynął na portalu śledzeniem lotów miliardera. Druga natomiast to desperackie próby zyskania ułamka atencji Muska przez Gab. Już o nim wspominałem, to ten prawdziwie wolny serwis a la Twitter, gdzie w 90% przypadków ta wolność słowa objawia się tym, że wolno mówić rekin od tyłu i nie dostaje się za to bana. Oh, such a freedom! Tak samo jak 90% aktywności konta Gab na Twitterze to cringe'owe próby zwrócenia na siebie uwagi Techno Daddy'ego, a najlepiej jeszcze zyskanie jego finansowania. Dlatego m.in. właściciel Gaba wysłał Muskowi oficjalne pismo pod tytułem: weź Elon, nie kupuj tego Twittera za 40 miliardów, słuchaj, ja mam tu takiego lepszego Twittera z whisky, dziewczynkami, a co najważniejsze, z Panem Bogiem i chętnie ci odsprzedam w ogóle za 2 miliardy. Czujesz? Jak tanio? Błagam, not is me senpai. Ściskam mocno, Andrzej Torba, Jezus Chrystus jest królem. Nie zmyślam tej końcówki. Natomiast wydaje mi się, że nie możemy traktować tego osobnika poważnie, bo nie dodał, że Jezus Chrystus jest konkretnie królem Polski, więc ciężko go brać za rzetelnego człowieka. Nie do co Ubisoft, tam pracują sami uczciwi ludzie, w końcu to Francuzi, oui, oui. Nie ma żadnych dowodów na to, że Francuzi kiedyś nie dotrzymali jakiejś umowy. Pamiętacie taką grę Ghost Recon Breakpoint? Ha, ja też nie i wydaje mi się, że Ubisoft też chciałby zapomnieć. Ups. To jednak nie powstrzymało twórców przed próbami wyciśnięcia z fraje graczy ostatnich pieniędzy poprzez wskoczenie na dojną krowę pod tytułem NFT. Wypuszczenie owych ogłoszono na początku grudnia zeszłego roku, a parę dni temu potwierdzono, że wraz z ostatnim update'em do gry z 17 marca gra kończy swój rozwój, w tym wypuszczanie kolejnych tokenów. Ale oczywiście tylko do tego tytułu, bo romans Ubi z NFT robi się coraz bardziej gorący. Co ma natomiast do powiedzenia firma ludziom, którzy wydali swoje ciężko zarobione pieniądze na kawałek cyfrowego śmiecia? Ha, posiadacie teraz kawałek gry, zostawiliście swój ślad w historii. Dobra inwestycja, szkoda, że nie wspomnieli, że ten ślad w historii to wstydliwy brązowy szlak na niezmienionych od tygodnia majtach przeciętnego posiadacza NFT z Breakpointa. No weź kebab, spokój się. Nie! CD Projekt! Wiecie, ta firma, która ogłosiła, że robi nowego Wiedźmina. Nie zgadniecie co? Ogłosiło psówę! Jest spora szansa, że jednak ktoś zgadł. Chodzi nawet nie o jedną obsuwę, a o dwie. Po pierwsze, Wiedźmin 3.
Do niedawna za przeniesienie Wieśka na nowe konsole odpowiadała firma Saber Interactive, znana już choćby z całkiem udanego portu na Nintendo Switch. Wychodzi jednak na to, że prace nie posuwały się dostatecznie szybko, bo Redzi właśnie ogłosili, że premiera odświeżonej wersji się opóźni, a od tego etapu wprowadzaniem kolejnych zmian ma się zająć wewnętrzny zespół deweloperski. Innymi słowy, Redzi niezadowoleni z postępu zebrali projekt podwykonawcy ze słowami typowego polskiego łojca: wiesz co, daj mi to, jak masz tak robić, to ja sam zrobię. Oficjalnie premiera została przesunięta na drugi kwartał tego roku, ale bez podawania konkretnych dat. Za to z disclaimerem, że jak będą wiedzieli coś więcej, to społeczność zostanie poinformowana. Myślę też, że właśnie z tego powodu mamy również opóźnienie dotyczące drugiego flagowego produktu firmy, czyli Cyberpunka 2077. W lutym gra dostała w końcu łatkę 1.5, dzięki czemu zapanował ogólny konsensus, że na tym etapie gra jest już w pełni grywalna, czy może raczej po prostu osiągnęła stan, w którym de facto powinna wyjść. Deweloperzy mogli zatem zaangażować większe siły w produkcję pełnoprawnych dodatków. Branżowe kuluary donosiły, że taki ma się pojawić jeszcze w 2022 roku, dlatego gdy blisko siebie w czasie pojawiły się najpierw wiadomości o przesunięciu next-genowego Wiedźmina, a później o orientacyjnym terminie publikacji dodatku do Cyberka, wielu fanów poczuło się odrobinę dotkniętych. I ponownie chcę wierzyć, że ten czas przełoży się na jakość, bo smutno się patrzy na szarganą reputację naszego gamingowego klejnotu w koronie. Kolejny raz to jednak udowadnia, że coś jest strasznie nie tak z wewnętrzną organizacją w firmie. A wiecie, co jeszcze jest straszne? Ale w takim dobrym sensie? Ghostery! Bmabajery! Co? Jeżeli obejrzeliście wczorajszy materiał, to już wiecie, że podjąłem się współpracy z Ghostery, firmą, która dba o waszą prywatność w internecie. I patrzcie, na przykład ściągając przeglądarkę Ghostery Down, możecie wejść na YouTube, wpisać redaktor kebab i obejrzeć najnowszy odcinek. Dzięki temu, że Ghostery blokuje śledzące was trackery, nikt się o tym nie dowie. W internetach żaden nie wie, że oglądasz redaktor kebab. Wy za to dowiecie się, jakie informacje próbuje o was wyciągnąć Google. A później możecie jednym prostym ruchem włączyć reklamy. Albo i nie, nie jestem waszym ojcem, nie będę wam mówił, jak macie żyć. Do zobaczenia. Pa, pa. Sprawdźcie link w opisie.